Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Dobrej Książki. Tym razem przedmiotem naszego spotkania jest książka, można powiedzieć, że szczególna, a chyba na pewno bardzo interesująca, bo poruszający nieznany albo bardzo słabo znany temat do tej pory w historii II wojny światowej. Książkę napisała pani dr Danuta Drywa, a jej tytuł Poselstwo RP w Bernie, przemilczana historia. I ten podtytuł już tutaj poniekąd odpowiada na pytanie, że jest to historia mało znana, przemilczana. Doktor Drywa jest pracownikiem Muzeum Obozu w Stutthofie. Jest tam, pełni funkcję kierownika archiwum tamtejszego muzeum i zajmuje się w swoich badaniach naukowych głównie sprawami związanymi z losem więźniów w obozie, z tym, jakie oni reprezentowali ugrupowania, jakie reprezentowali państwa, bo tam również obcokrajowcy trafiali do tego obozu, a przypominam, że jest to obóz, który najdłużej działał na terenach polskich, bo od 2 września do marca, kwietnia 1945 roku. O czym jest ta książka? Książka jest o, jak już tutaj była mowa, nieznanej, mało znanej, słabo znanej historii udziału polskich dyplomatów pracujących w poselstwie w Bernie, czyli w ambasadzie, jak to się dzisiaj mówi, o ich działalności na rzecz ratowania Żydów. Otóż wiadomo, Holokaust, czy też Shoah, ta cała sprawa wiązała się z tym, że wiele osób próbowało na różne sposoby Żydów ratować. Znamy historię Schindlera, znamy historię posła szwedzkiego w Budapeszcie Wallenberga, ale był też właśnie ambasador Ładoś, który był posłem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej, ówczesnego rządu londyńskiego i z, można powiedzieć, błogosławieństwem czy za zgodą tego rządu działał właśnie w tej sprawie. Otóż ich kontakty dyplomatyczne umożliwiały im taką działalność. Na czym ona polegała? Polegała po prostu na przygotowywaniu paszportów dla obywateli żydowskich, narodowości żydowskiej z państw południowoamerykańskich, najczęściej z Paragwaju. Ta sprawa po prostu była w ten sposób realizowana. Fałszowano te paszporty, fałszowano dokumenty, które umożliwiały grupie Żydów wyjazd do albo właśnie do tych państw, albo gdzieś do państw, które no, można by, w których mogli przetrwać wojnę. Szacuje się, że akcja ta zakończyła się w ten sposób, że wystawiono około 8 tysięcy takich dokumentów w okresie wojny. Sprawa była nieznana dlatego, że archiwum, w którym zachowały się dokumenty świadczące o tej działalności polskiej placówki dyplomatycznej, znajdowało się cały czas w Szwajcarii. I dopiero w ostatnich latach działalność pana ambasadora Jakuba Kumocha, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, który gdzieś się dowiedział o tej historii, usłyszał o niej, zaczął się nią interesować i dotarł do tego archiwum. Archiwum to zostało częściowo już przejęte przez rząd polski, zostało
przekazane do Muzeum Obozu Auschwitz, tam się znajduje i w tej chwili czynione są starania o przejęcie reszty tych dokumentów, reszty archiwum. Myślę, że książka jest bardzo ciekawa, na pewno dlatego chociażby, że jest to historia nieznana. Jest ona napisana w sposób bardzo przystępny, bardzo rzeczowy, ale językiem bardzo czytelnym dla każdego, także może stać się lekturą zarówno dla historyków zawodowo zajmujących się historią, jak również dla ich amatorów, ludzi, którzy czytają książki po to, żeby spędzić mile czas, prawda? Poznać, dowiedzieć się czegoś nowego. Książka, tu chciałbym zwrócić uwagę, że książka ma bardzo staranną, dobrze dobraną szatę graficzną. Jest wydana przy wykorzystaniu bardzo czytelnej, bardzo dobrej czcionki, co też jest dużym walorem wbrew pozorom, bo często biorąc książkę do ręki nie zwracamy na takie historie uwagi, ale to, jak jest książka wydrukowana, jaką ma czcionkę, to też jest kwestia tego, że potem się ją dobrze czyta. Nie męczy się człowiek przy czytaniu, więc to jest bardzo istotna kwestia. Myślę, że to krótkie wprowadzenie zostanie w doskonały sposób uzupełnione wypowiedzią autorki, która przedstawi nam tutaj całą, oczywiście w ogromnym skrócie, historię działalności swojej naukowo-badawczej nad tą książką, jak, co ją zainspirowało do tego, do tej pracy, jak docierała do dokumentów, które zostały wykorzystane. I tutaj myślę, że to będzie jeszcze lepszą reklamą tej książki niż ten mój wstęp. Dziękuję Państwu. Dzień dobry Państwu. Chciałabym Państwu przedstawić publikację Poselstwo ERP w Bernie – Przemilczana historia. Ideą powstania tej publikacji było pokazanie działalności polskiej dyplomacji, a przede wszystkim działalności polskiego poselstwa w Bernie w Szwajcarii w latach 1939-1945. Przystępując do pracy nad publikacją, nie zdawałam sobie sprawy, że jest to bardzo szeroki zakres tej działalności, że dotyczyło różnych dziedzin i różnego zakresu dyplomatycznych działań nie tylko samego poselstwa, ale także polskiego rządu na uchodźstwie. Tutaj w celu zebrania materiału potrzebnego do książki odbyłam dwa podróże do Szwajcarii, do archiwów szwajcarskich. Właśnie dzięki pomocy Ambasady Polskiej w Szwajcarii miałam dostęp do dokumentów znajdujących się w Schweizerische Bundesarchiv w Bernie oraz w archiwum w Zurichu. Dzięki tej pracy zebrałam materiały dotyczące tutaj materiały, dokumenty z zakresu dyplomatycznych działań polskiego rządu i polskiej placówki w Bernie w stosunkach z rządem szwajcarskim i z różnymi instytucjami w Szwajcarii oraz dokumenty dotyczące działalności organizacji żydowskich, polskich Żydów, jak i Żydów, którzy przebywali na terenie Szwajcarii, kontaktów świadczących o kontaktach pomiędzy polską placówką a organizacjami żydowskimi na terenie Szwajcarii w czasie wojny, o działaniach polskiego poselstwa w zakresie niesienia pomocy obywatelom polskim pochodzenia mojżeszowego, którzy jeszcze przed wojną, a później w wyniku działań wojennych znaleźli się na terenie Szwajcarii i
umożliwiali im w szerokim zakresie zarówno pomoc materialną, jak i starali się o uzyskanie prawa pobytu, prawa azylu na terenie tego kraju. Drugim archiwum już na terenie Polski to były archiwa, głównie archiwum akt nowych, które zawiera dokumentację zespół poselstwa RP w Bernie. I tutaj przede wszystkim były depesze, telegramy z kontaktów między rządem RP na uchodźstwie, początkowo w Angers, a potem w Londynie, a polską placówką, polskim poselstwem w Bernie. Dlaczego ta rola taka ważna była właśnie tej placówki na terenie Szwajcarii? Przede wszystkim dlatego, że była jedną z nielicznych, które działały w czasie wojny. Poza tym w kraju neutralnym, oczywiście tu też jeszcze działała placówka polska, poselstwo w Sztokholmie, istniała ambasada Polski na terenie Watykanu, ale same umiejscowienie Szwajcarii, gdzie było bliżej do, zarówno do Francji, jak i do Anglii, stanowiła lepsze połączenie. Poza tym Szwajcaria sprawowała w imieniu Polski w niektórych krajach opiekę nad obywatelami polskimi, stąd też te kontakty były tutaj bardzo potrzebne. Poza tym, kiedy w 1940 roku stanowisko posła w randze chargé d'affaires objął Aleksander Ładoś, który był zaufanym takim człowiekiem generała Władysława Sikorskiego, te kontakty nabrały takiego bardzo szerokiego znaczenia. Polskie poselstwo w Bernie przede wszystkim pomagało różnym, nie tylko polskim uchodźcom, tutaj zarówno Polakom, jak i właśnie Żydom polskim, którzy w wyniku wojny znaleźli się na terenie Szwajcarii, ale też pośredniczyło w kontaktach pomiędzy rządem a tak zwanymi komitetami opieki nad uchodźcami, które powstawały we wszystkich krajach, gdzie w wyniku wojny znaleźli się Polacy. Także tutaj najbardziej na przykład znanym takim komitetem opieki i osobą, która z ramienia rządu RP sprawowała funkcję tą opiekuńczą, to był Henryk Sławik, działający na Węgrzech. Ponadto również istniał taki komitet pomocy opieki w dalekim Szanghaju, gdzie w wyniku wojny, w wyniku tutaj działań z jednej strony ze strony Rosji sowieckiej, potem także Niemiec, znalazła się liczna grupa Żydów polskich z Litwy i z Polski Wschodniej. Tutaj też takim pomoc okazywał ambasador Polski w Japonii, Tadeusz Romer, który potem w wyniku ustania stosunków polsko-japońskich musiał się ewakuować z Japonii i przedostał się do Szanghaju, gdzie również zaangażował się w tę pracę opiekuńczą. Polskie poselstwo w Bernie pośredniczyło w przekazywaniu informacji o dotacjach pieniężnych, o możliwościach kontaktów ze stroną rządową. Tutaj też polskie poselstwo w Bernie kontaktowało się także z organizacjami, które istniały na terenie okupowanego kraju. Zresztą było placówką, która od samego początku wojny informowała świat zachodni o występujących już właściwie od września 1939 roku na terenie Polski
licznych aktów represji, aktów terroru skierowanych wobec zarówno ludności polskiej, jak i ludności żydowskiej na terenie kraju. Te informacje początkowo przedostawały się na zachód dzięki uciekinierom z Polski, a potem także dzięki powstającym nielegalnie działającym radiostacjom, które przekazywały dalej na zachód. Polska placówka w Bernie także posiadała radiostację, która w pewnym czasie musiała działać nielegalnie na terenie Szwajcarii. Te wszystkie informacje można uzyskać właśnie dzięki badaniom dokumentów, jakie zachowały się w archiwum akt nowych. Tutaj co prawda pewne trudności wystąpiły w odczytywaniu niektórych depesz, gdyż depesze te są konstruowane bardzo skrótowo, więc też potrzebna już była taka szersza znajomość ogólnej sytuacji, jaka miała miejsce na terenie okupowanego kraju, na terenie właściwie całej okupowanej Europy. Oprócz tych kontaktów ze stroną polską, czy to w Londynie, czy to właśnie z Polakami, którzy działali na terenie okupowanej Europy, ale i nie tylko, tu drugą rolą, jaką ta placówka spełniała, to było właśnie przede wszystkim informowanie świata zachodniego o dokonywanych mordach na terenie Polski, czy już pod koniec 1941 roku o mordach dokonywanych na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy, gdzie jeszcze przed konferencją Wannsee i ustaleniem dotyczącym ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, tam już w wyniku działalności Einsatzgruppen zginęło około 1,5 miliona polskich Żydów, jak również Żydów pochodzenia litewskiego czy ukraińskiego, białoruskiego. Te informacje wszystkie były przekazywane placówkom zagranicznym, które działały na terenie Szwajcarii, tutaj głównie ambasadzie brytyjskiej. Na ten temat zachowały się dokumenty świadczące o kontaktach polskiego poselstwa z tymi placówkami. Też trzeba zaznaczyć, że działalność polskiego posła, tutaj Aleksandra Ładosia, ale też innych polskich dyplomatów, była bardzo pod kontrolą ze strony ambasady niemieckiej. Niemcy cały czas dążyli do tego, żeby tę placówkę zamknąć, jak i inne działające jeszcze placówki na terenie okupowanej Europy. I Szwajcaria w pewnym momencie znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż w momencie wkroczenia, przyłączenia się do wojny Włoch, obawiała się o swoją neutralność, o swoje państwo, a mimo to pozwalała jednak na dalszą działalność tej placówki. Również polska placówka w Bernie udostępniała swoje kody szyfrowe, jak i swoją radiostację do przekazywania tych wszystkich informacji do Stanów Zjednoczonych poprzez ambasadę Polski w Waszyngtonie, i te wszystkie informacje dzięki współpracującym z ambasadą w Waszyngtonie Izaakowi Lewinowi były przekazywane do organizacji, światowych organizacji żydowskich, które działały na terenie Stanów Zjednoczonych. Jedną z takich najbardziej spektakularnych działań polskiego poselstwa w Bernie we współpracy z placówkami zagranicznymi było pozyskiwanie paszportów państw południowoamerykańskich dla Żydów.
Paszporty te były pozyskiwane dla Żydów, którzy znajdowali się w okupowanym kraju. Były przekazywane właśnie dzięki różnym działającym drogom kurierskim, między innymi też przez tutaj zaufanych członków ambasady szwajcarskiej w Warszawie, czy innymi nielegalnymi drogami dla Żydów w getcie warszawskim, czy Żydów w getcie krakowskim. Gdyż dzięki tym paszportom starano się umożliwić wyjazd całych rodzin do Europy Zachodniej. Tutaj polska placówka spełniała tą taką główną rolę, gdyż w tym zakresie współpracowała z przedstawicielami organizacji żydowskich, z przedstawicielami także Żydów, którzy współpracowali z polską ambasadą, jak Juliuszem Kilem, który był jakby takim nieformalnym pracownikiem ambasady polskiej, poselstwa polskiego w Bernie. I dzięki tym paszportom, także jeszcze wcześniej, które były przekazywane dzięki polskim agentom dla konsula japońskiego w Wilnie, udawało się przedostać, właśnie wydostać tutaj z okupowanej Polski, potem z terenów zajętych również przez Związek Sowiecki Żydów do Szanghaju. Polacy współpracowali z różnymi konsulatami, które działały na terenie Szwajcarii. Głównym dostarczycielem paszportów z państw południowej Ameryki był początkowo konsul Paragwaju, ale też w akcji tej uczestniczyły takie placówki jak poselstwo Chile, poselstwo Hondurasu, poselstwo Dominikany. Także właściwie dzięki tym pozyskiwanym paszportom można było wydostać także z okupowanego kraju część obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Tutaj ze strony ambasady poselstwa polskiego w Bernie taką główną osobą do kontaktu to był Konstanty Rokicki, ale wszyscy pracownicy, jak poseł polski Aleksander Ładość, czy również pierwszy sekretarz poselstwa Stefan Ryniewicz mieli w tym współudział. Również z tej możliwości korzystał rząd polski na uchodźstwie, który także występował z prośbą do posła, do Aleksandra Ładosia o wystaranie się paszportu któregoś z tych państw dla niektórych rodzin żydowskich w kraju. Początkowo sądzono, że stosunkowo nielicznej grupie udało się przeżyć dzięki tym paszportom. Jednak badania, które prowadził w latach 2017-18 ówczesny ambasador polski w Szwajcarii Jakub Kumoch i inni pracownicy ambasady polskiej w Szwajcarii, ustalono, że wydano tych paszportów około 10 tysięcy i są cały czas prowadzone badania, że ta lista uratowanych Żydów, uratowanych nieraz całych rodzin żydowskich, jest stosunkowo duża, większa niż początkowo przypuszczano. Gdyż część Żydów, którzy dzięki tym paszportom udało się wydostać do Francji czy Szwajcarii, potem w wyniku odkrycia tej działalności zostali oni umieszczeni w różnych obozach dla internowanych i potem byli między innymi na terenie Francji w obozie w Drancy, w Tittmoning i potem byli wydalani przez Francuzów Niemcom i część z nich trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz,
także do Bergen-Belsen. Jednak właśnie w wyniku ostatnich badań ta liczba uratowanych jest znacznie większa niż początkowo sądzono. Za swoją działalność zarówno Aleksander Ładoś, jak i inni pracownicy poselstwa otrzymywali podziękowanie już w 1942. Szwajcarska gmina żydowska wystosowała podziękowanie dla pracowników polskiego poselstwa w Bernie, jak również Organizacja Światowa Żydów dziękowała poselstwu za umożliwienie takiej pomocy, za niesienie, za ich postawę wykonaną w czasie wojny. Do tej pory jedynie Konstanty Rokicki został uhonorowany medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, chociaż tutaj bez udziału samego posła Aleksandra Ładosia i innych pracowników ta pomoc byłaby praktycznie niemożliwa. Dziękuję Państwu.